Jagiellonka oferuje dwie szkoły. Jedna szkoła to jest właśnie gimnazjum i tutaj zapraszamy wszystkich najlepszych, którzy kończą szkołę podstawową oraz liceum, które również ma bardzo bogatą ofertę dla Was i myślę, że spełni Wasze oczekiwania pod kątem zarówno przygotowania całej bazy szkolnej, jak i nauczycieli, którzy tutaj uczą. Zdaję sobie sprawę, że część młodzieży, która przychodzi do nas, mimo wyboru jakiegoś profilu, nie do końca jest przekonana, czy ten wybór był dobry. Ze swojej praktyki znam przykłady, że uczniowie zmieniają w trakcie nauki profil, na przykład z humanistycznego nawet na matematyczny. Więc sądzę, że ci, którzy nie są do końca zdecydowani, są w stanie pod opieką naszych nauczycieli, których naprawdę mamy bardzo dobrych nauczycieli, dużo jest teraz młodych nauczycieli z pasją, że są w stanie pokierować takim młodym człowiekiem i wskazać mu drogę i pokazać mu, w którym kierunku ma dążyć. Jest to szkoła, która może się poszczycić, że śmiało możemy powiedzieć, jest szkołą XXI wieku. Większość pracowni jest wyposażona w interaktywne tablice multimedialne. Zajęcia są właśnie prowadzone dzięki temu w sposób profesjonalny i nowoczesny. Szkoła posiada również bardzo dobrą bazę, taką jak boiska tartanowe. Śmiało można powiedzieć, że są to najlepsze boiska, jeżeli chodzi o Płock. Również należy się chyba tutaj pochwalić internatem. Internat w zasadzie w 99% jest zamieszkały przez uczniów Jagiellonki, dlatego że standard i wyposażenie internatu zdecydowanie przyciągnęło wszystkich młodych ludzi, aby nie dojeżdżać i nie tracić czasu na dojazdy, a być bezpośrednio przy szkole. Szkole, w której również jest bardzo nowoczesna biblioteka i również jest dostępna w godzinach popołudniowych dla Was, gdzie możecie się przygotowywać w odpowiednich warunkach. Przede wszystkim dlatego, że jest tam
fajna klasa profilowana, teatralno-muzyczna, czy tak, która oferuje bardzo fajne zajęcia. Tam jest chór, są zajęcia muzyczne, teatralne. Głównie dlatego, ale też słyszałam, że jest tam bardzo duży poziom, ponieważ siostra mojego kolegi tam chodzi. I no, przede wszystkim mam też blisko. Wszystkie powody. Dlaczego Jagiellonka? Po pierwsze, bardzo dobra szkoła z tradycjami, to pewnie wszyscy wiedzą. Po drugie, no, tak jak syn powiedział, klasy profilowane i gimnazjum, które daje kontynuację później w liceum. I to tak naprawdę, co widać, co się dzieje ze szkołą dookoła, tak? Czyli jest bardzo ładnie zrobiona. To też świadczy o tym, że ktoś o tą szkołę dba, tak jak i na zewnątrz, pewnie tak jak i w środku. I nie będzie na pewno to zły wybór, tylko bardzo dobry. Nazywam się Andrzej Nowakowski, od półtora roku jestem prezydentem miasta Płocka. A przed laty, kilkunastoma, byłem uczniem, obecnie jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku. To wyjątkowa szkoła. Bez wątpienia nie każdy, kto skończy Jagiełkę, zostanie prezydentem. Natomiast każdy, kto wybierze tę szkołę, będzie miał przed sobą kilka lat wyjątkowych doświadczeń. Czas spędzony w Jagiellonce to czas nauki, czas pracy, czas także zdobywania różnego rodzaju doświadczeń. Czas, który przede wszystkim procentuje w późniejszych latach. Ktoś, kto skończył Jagiellonkę w Płocku, nie będzie miał większych problemów na studiach, a także później, jestem o tym głęboko przekonany, ta szkoła doskonale przygotuje do dalszego życia, zawodu i tego, co chcecie osiągnąć w przyszłości. Także życzę dobrych wyborów i najlepiej, jeśli tym wyborem będzie właśnie Jagiellonka. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dobra, gotowi? Dobra. Chodź, chodź! Raz, dwa, trzy.